Dzień dobry, w dzisiejszej recenzji będziemy mówić o serialu The Morning Show, produkcji dostępnej podobnie jak Ted Lasso i kilka innych tytułów, które w najbliższym czasie pojawią się na kanale na Apple TV+. Serial składa się z trzech sezonów, wynoszących łącznie 30 odcinków, wypuszczanych od 1 listopada 2019 do 8 listopada poprzedniego, czyli 2023 roku. Poznamy kulisy powstawania fikcyjnego programu śniadaniowego o nazwie The Morning Show. Właśnie wybuchł tam skandal, gdzie Mitch Kessler, prowadzący program, zostaje oskarżony o molestowanie seksualne w pracy, co kończy się jego zwolnieniem. Teraz The Morning Show musi posprzątać swoje brudy i liczyć, by nic więcej na ich temat nie wyszło. W tym samym czasie kontrowersyjna reporterka Bradley Jackson, która nie umie trzymać języka za zębami, wskutek intrygi drugiej prowadzącej The Morning Show, Alex Levy, otrzymuje ciekawą propozycję. To właśnie Bradley ma zastąpić Mitcha na antenie. We are doing this my way. What happened to your TV? We had a disagreement. The Morning Show porusza bardzo ciężką i poważną tematykę wykorzystywania seksualnego w pracy. Dorzuca do tego niedawne wydarzenia, czyli te z 2018-2019 roku, już jakiś czas po wybuchu ruchu Me Too, i prezentuje to widzowi. Osobiście uważam, że wychodzi to nadzwyczaj dobrze. Do wspomnianych elementów podchodzi się z należytą powagą, starannie podkreślając różne stanowiska w sprawie oprawcy, ofiary, osób postronnych. Pokazuje to, w jaki sposób od wielu lat wszelkie tego typu zachowania były tuszowane przez właścicieli firm i stacji telewizyjnych. Poza tym świetnie przedstawia kulisy prac nad takimi programami, jak to wszystko działa od strony technicznej, czyli pisanie tekstów, kontrola pracy kamery na planie, czy też to, że na przykład za takim prezenterem stoi jeszcze kilka osób kontrolujących jego zachowanie. I nie mowa tutaj o szefach firmy, a o szeregowych pracownikach. Do tego dochodzi motyw toksyczności na planie pracy. Świetnie ukazuje to, w jakim zasadniczo wiecznym stresie pracownicy działają, jak jedno nagłe zdarzenie może posypać działanie całego show i wprowadzić chaos. A to powoduje awantury, krzyki, wyzwiska. Jednocześnie fajnie wypada tutaj element, że mimo tego wszystkiego pracownicy potrafią niezależnie od sytuacji potem gdzieś wyjść razem, pogadać i napić się. Nie żebym pochwalał złe traktowanie siebie w pracy, ale dobrze też widzieć, że potrafią zostawić pracę w pracy. Co też ten serial robi dobrze, to przedstawienie tego, jak wygląda poprawna relacja romantyczna w miejscu zatrudnienia, gdzie partnerzy, choć oficjalnie nie zgłaszają tego nigdzie, to nie starają się w żaden sposób na siebie naciskać i wykorzystać do uzyskania własnych korzyści, na przykład awansu czy podwyżki. Dobrze to współgra z toksycznym i obrzydliwym zachowaniem Mitcha wobec kobiet. Oczywiście wątek Me Too i wykorzystywania w pracy to jest jeden z wątków, który głównie ma miejsce w pierwszym sezonie i częściowo kontynuuje się go w drugim. Natomiast to show stara się korelować z wydarzeniami, jakie ostatnio miały miejsce na świecie. Tak zatem w drugim sezonie mamy pokazane początki pandemii, masowy rozwój streamingu, z kolei trzeci nawiązuje do zakupu Twittera przez Elona Muska, tworząc na jego podstawie całkiem nową historię. Mówi o inwazji na Ukrainę i odwołuje się też do wszystkich wydarzeń, które działy się już w trakcie pandemii, czy to śmierci George'a Floyda, czy zamieszek w Kapitolu z początkiem 2021. Uważam, że do każdego z tych tematów podchodzi z właściwą wrażliwością, a jednocześnie nie boi się krytykować pewnych postaw obywatelskich. No generalnie, jak uważasz, że COVID-19 to spisek, a ty, Mireczku, z Gwizdowa Małego go odkryłeś, to raczej ci się ten serial nie spodoba. Bardzo mi się też podoba tutaj poziom gry aktorskiej. Nie będę ukrywał tego, że dla mnie wielkim zaskoczeniem jest Jennifer Aniston. Miałem wrażenie, że we wszystkich filmach, mimo posiadania całkiem bogatej filmografii, grała zawsze jedną i tą samą postać, a przynajmniej wariację tej postaci, czyli Rachel z Przyjaciół. Pewnie znajdą się od tego wyjątki, ale to teraz nieważne. Aniston wciela się właśnie tutaj we wspomnianą Alex Levy, która przechodzi swego rodzaju emancypację w ramach programu, którego jest gospodarzem. Zaczyna grać kartę ofiary, osoby, która musiała współpracować ze zbokiem, co nie jest do końca prawdą, a dzięki temu zyskiwać większy wpływ na całe show.
Jednocześnie pozostając osobą, która posiada liczne problemy ze sobą, z najbliższą rodziną i z pracownikami, żebyśmy nie myśleli o niej tylko i wyłącznie źle. I to wypada naprawdę fantastycznie na ekranie i cieszę się, że mogłem obejrzeć The Morning Show, choćby z tego powodu, że przekonałem się do aktorki. Billy Crudup w roli Corey'ego Ellisona jest też cholernie przekonywujący. Gra tutaj jednego z szefów The Morning Show, któremu faktycznie zależy na zmianie na lepsze. Jednocześnie będąc postacią niezwykle chaotyczną, podejmującą często irracjonalne decyzje, które dla jego otoczenia są niezrozumiałe. Do tego mamy Reese Witherspoon w roli Bradley Jackson. Ta z kolei świetnie przedstawia nam osobę, która jest idealistką, że niektóre rzeczy są po prostu dla niej poniżej godności, zapominając o tym, że może dzięki temu zdziałać wiele dobrego i która z czasem coraz bardziej ulega złym wpływom. Nie wiem, czy kiedyś wam wspominałem, ale bardzo lubię legalną blondynkę, więc Reese Witherspoon zawsze będzie mi się miło kojarzyć. No i jest jeszcze Steve Carell, który wciela się w Mitcha Kesslera, i jest to występ, który bardzo szanuję. Wcielić się w takiego obleśnego typa, który dodatkowo utrzymuje, że jest niewinny, że same chciały, trzeba naprawdę umieć. Myślę, że najlepszy popis daje w 8 odcinku pierwszego sezonu, prawdopodobnie jednym z najlepszych w całym serialu. Mógłbym tutaj jeszcze sporo wymieniać, choćby Johna Hamma, który wciela się w Paula Marksa w trzecim sezonie, wariacją Ilona Maska, który zgodnie z przewidywaniami staje się coraz bardziej niepokojący wraz z postępem fabuły. Czy Toma Irwina, szefa stacji starającego się jak najwięcej afer zamieść pod dywan. I podoba mi się motyw przewodni tego serialu, który dotyczy wielu jego bohaterów, czyli to, że niezależnie od tego, jak dobre mógłbyś mieć intencje, ostatecznie przegrywają one z perspektywą zyskania większych wpływów, przychodów, czy po prostu z własną małostkowością, co jednocześnie jest do pewnego stopnia bardzo ludzkie i potrafisz zrozumieć te postacie. The Morning Show jest dojrzałym, ciekawym widowiskiem, które porusza poważne motywy i jednocześnie bardzo dobrze sobie z nimi radzi. Ma charyzmatycznych bohaterów, którzy przykuwają naszą uwagę na ekranie i choć często potrafią zachować się okropnie, to jednocześnie potrafimy zrozumieć ich motywację. Polecam serial i siebie zresztą też. Do następnego, cześć!